Na terenie kąpieliska w Cygańskim Lesie odbyła się bielska edycja turnieju siatkówki plażowej Plaża. Akcja lato w pełni, pogoda dopisuje, warto zatem skorzystać z możliwości kąpieli na bielskich obiektach pływackich. Ceny dla dzieci wynoszą teraz tylko 3 zł. Z placu Bolka i Lolka wystartował rajd rowerowy próbujący budowę hospicjów. Przez Polskę dla polskich hospicjów. Ulica Stojałowskiego prawie opustoszała. Wszystko za sprawą przebudowy w rejonie skrzyżowania z ulicą Dmowskiego. W ramach artystycznych rezydencji organizowanych przez Galerię Bielską BWA można właśnie podziwiać misterne prace Yasuakiego Onishi z Japonii. Na terenie kąpieliska w Cygańskim Lesie odbyła się bielska edycja turnieju siatkówki plażowej Plaża. Do turnieju zgłosiły się 42 pary, 32 męskie i 10 kobiecych. Mimo że ten kierowany był do amatorów, poziom rozgrywek był bardzo wysoki. Siatkarskie zmagania to jednak nie wszystko. Turniej siatkówka plażowa Plaża to pierwszy organizowany w Bielsku Białej na taką skalę pokaz dyscypliny, jej historii oraz współczesności. W specjalnie postawionym miasteczku w kilku sektorach można było się rozerwać, pobawić, ale też potrenować z obecnymi na turnieju gwiazdami siatkówki. W tym przypadku z mistrzynią Europy Małgorzatą Niemczyk oraz trenerem Wiktorem Krebokiem. Wszyscy chwalą strasznie, że w takiej scenerii jeszcze tego turnieju nie przeżywali, bo na rynku w Cieszynie było robione, w Krakowie było robione, natomiast tutaj zagrają sobie, wskoczą do basenu od razu, no chwalą to strasznie, ten obieg nasz, że jest przepiękny. W ogóle to jest taki charakter tego turnieju, jest edukacyjno-rekreacyjny, no i widać, jakim powodzeniem się ogromnym cieszy, także cieszymy się, że taka ogromna impreza sportowa zawitała do naszego miasta. Pani Małgorzata Niemczyk, wielokrotna reprezentantka Polski, jest takim ambasadorem tej piłki plażowej, tych turniejów. Pan Wiktor Krebok jest tutaj, wielokrotny trener kadry. Także wielu, wielu gości innych tutaj gościmy dzisiaj w naszym mieście. No i myślę, że no i pogoda przede wszystkim. Najważniejsza sprawa dla tych rozgrywek to jest pogoda. No dzisiaj jest wymarzona. Myślę, że być może nawet za ciepło, za parno. No ale to jest urok, wszyscy się cieszą, bo jest bardzo miło i sympatycznie. Akcja lato w pełni, pogoda dopisuje, warto zatem skorzystać z możliwości kąpieli na bielskich obiektach pływackich. Ceny dla dzieci wynoszą teraz tylko 3 zł. Pogoda jest upalna, a na prażące słońce najlepsza woda. Im więcej, tym lepiej. Baseny dysponują jej największą ilością. Nie ma się zatem co dziwić, że z kąpieli chcą skorzystać tysiące ludzi. Ceny biletów dla uczniów przez wakacje zostały obniżone do 3 zł. Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z ulgi, trzeba zabrać ze sobą legitymację szkolną. Myśmy tak co roku, w tym roku również na wszystkie baseny i na Konopnickie, i na nasze, i na Kryte są obniżone ceny. Także zapraszamy wszystkich i dorosłych, i dzieci. Dzieci, jak powiedział pan, ja również, mają obniżone ceny po 3 zł wstęp, także zapraszamy. Pogoda zapowiada się w najbliższych dniach bardzo dobra. No i życzymy dobrego wypoczynku. Myślę, że ten basen no naprawdę udał nam się. Jest przepiękny i każdy dla siebie coś tu miłego znajdzie. Już tu widzimy, jakim zainteresowaniem się cieszy. Musimy jeszcze rozwiązać i rozwiążemy problem kolejek przed kasami, bo to, co dzisiaj jest, no to jest faktycznie horror. Nikt nie sądził, że aż takim powodzeniem się to nagle będzie cieszyło, bo naraz ludzi przyszło. Rozwiążemy ten problem na pewno w najbliższych dniach. Nie pozwolimy na to, żeby ludzie, czy mieszkańcy, czy ci, którzy przyjechali, stali tyle minut w kolejce. Na pewno ten problem rozwiążemy. Z placu Bolka i Lolka wystartował rajd rowerowy promujący budowę hospicjów pod nazwą Przez Polskę dla polskich hospicjów. Na placu było naprawdę tłoczno od rowerzystów, którzy podczas 9-dniowej trasy mają do pokonania odcinek z Bielska Białej do Gdańska. Wśród uczestników była 22-osobowa czołówka, mieszana grupa Anglików i Polaków, którzy postawili sobie za cel odwiedzenie po drodze w ciągu 9 dni 9 położonych na trasie hospicjów. Do zasadniczej ekipy dołączyło się ponad 120 bielskich rowerzystów ochotników. Wszystko po to, by pokazać, że ruch hospicyjny to zacna i potrzebna idea.
Rajd przez Polskę dla polskich hospicjów zainicjowała fundacja babci Aliny z Pen koło Londynu, którą założyli bielszczanie Janusz Holender wraz z córką Ewą. W Bielsku-Białej zaś organizacją startu zajęło się Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne, które właśnie buduje nowoczesne hospicjum. Ze względu na potrzeby, jakie istnieją, ludzie mają świadomość, że potrzebna jest pomoc w chorobie nowotworowej, a tych przypadków jest coraz więcej. No jest to trochę śmieszne połączenie, jazda na rowerze i budowa hospicjum, ale myślę, że to w jakiś sposób będzie się zdobywało pieniądze na budowę hospicjum, to nie ma znaczenia. Można to robić i również tak. Mieliśmy oddać stan surowy zamknięty 30 czerwca, ale ze względu na złe warunki pogodowe w zimie ten termin przesunął się do 31 lipca, więc 31 lipca oddamy stan surowy zamknięty budynku jednego i drugiego, tego dobudowanego i tego budynku, który otrzymaliśmy od Urzędu Miasta. No i teraz będzie wszystko dalej zależało od funduszy, bo bardzo ciężko jest o te pieniądze. No myślę, że może do 2 lat dzięki dobrym ludziom, bo tylko dzięki dobrym ludziom możemy to zrobić. Ulica Stojałowskiego prawie opustoszała. Wszystko za sprawą przebudowy w rejonie skrzyżowania z ulicą Dmowskiego. Wakacje to chyba najlepszy okres do przeprowadzenia radykalnych, ale koniecznych posunięć związanych z prowadzonymi remontami sieci drogowej. Przykładem przebudowa wjazdu z ulicy Stojałowskiego w Dmowskiego i dalej. Na krótkim odcinku powstaną tu aż 3 ronda. Zanim jednak tak się stanie, ruch w tym rejonie został mocno ograniczony. Generalnie rzeczywiście jest trudno, ale ten czas wakacyjny wybieraliśmy specjalnie i te wszystkie zamknięcia, te wszystkie utrudnienia związane są z tym, że jednak ten ruch jest dużo mniejszy w ciągu lata, w ciągu wakacji. Stąd teraz taka intensywna praca w wielu miejscach. Jedno to jest właśnie ten rejon ratusza, gdzie jest częściowo zamknięta ulica Stojałowskiego. Ruch odbywa się jednokierunkowo. No i jest zamknięta ulica Dmowskiego, czyli dojazd do placu ratuszowego jest utrudniony. Niemniej cały czas funkcjonuje. Także dojścia i dojazdy do wszystkich tych placówek i podmiotów gospodarczych jest zachowany, niemniej istnieją tam spore utrudnienia. Wszystkie te największe utrudnienia będą znikały pod koniec sierpnia. Tak będzie z dojazdem na Plac Ratuszowy i z całą ulicą Stojałowskiego. Natomiast sam początek był trudny i ludzie trochę narzekali. Natomiast nie można było tego frontu robót otworzyć bardzo szeroko z uwagi na to, że wszystko trzeba było usunąć to, co pod ziemią, to, co nie widać. To jest związane z ustaleniami. Wiadomo, że każde wyłączenie sieci, czy to będzie gaz, czy woda, czy energetyka, musi być z odpowiednim wyprzedzeniem. Stąd rzeczywiście na początku było takie wrażenie, że te prace nie ruszyły tak z kopyta. Natomiast teraz już intensywnie rzeczywiście postępują. W ramach artystycznych rezydencji organizowanych przez Galerię Bielską BWA można właśnie podziwiać misterne prace Yasuakiego Onishi z Japonii. Rezydencje artystyczne to sposób na prezentowanie zagranicznych artystów w rodzimych bielskich kontekstach. Artyści biorąc udział w projekcie BWA przez kilka miesięcy żyją i pracują w Bielsku-Białej, tworząc prace inspirowane tutejszym klimatem. Podczas tych rezydencji artystycznych zaprosiliśmy artystów z całego właściwie świata, ze wszystkich kontynentów i oni wchodzą w interakcję z widzami, z mieszkańcami Bielska-Białej. Często zapraszają na warsztaty, na wypowiedzenie się w jakiś sposób, do zabrania głosu w jakiejś sprawie. Esperanza Cortez będzie układała przepiękną różę w parku ratuszowym. W tej chwili Onishi wykonuje, Japończyk wykonuje przepiękną pracę, która jest do podziwienia w Galerii Bielskiej BWA. Zbieram dużo cegieł pochodzących z bielskich ulic. Używam je do stworzenia tej rzeźby. Serdecznie zapraszamy do tego, żeby z tymi artystami porozmawiać również, po prostu spotkać się z nimi, ponieważ oni są tutaj długo, niektórzy po 2 miesiące. Przez całe wakacje w Bielsku-Białej można spotkać jednego z tych znakomitych artystów i z nimi porozmawiać, spotkać się na innej płaszczyźnie niż tylko artystyczna, dlatego serdecznie zapraszamy. Już 21 lipca spotkanie z przebywającymi w naszym mieście kolejnymi artystami.
21 lipca o godzinie 17 zaprezentuje się troje artystów biorących udział w rezydencjach artystycznych. Esperanza Cortez ze Stanów Zjednoczonych, również Michael Vincent Manalo z Filipin oraz Guy Bosch z Holandii. W formie krótkiej prezentacji zaprezentują swoją twórczość, to co dotychczas dokonali oraz zapowiedzą już w jakimś stopniu to, co zamierzają zrobić u nas w przestrzeni Bielska-Białej. Esperanza już zdradza nam nieco swoje plany. Moja instalacja będzie dużą różą o wymiarach około 4 metrów. Ponieważ to jest część symboliki występującej na herbie Bielska-Białej, pomyślałam, że będzie to dobry pomysł, aby róża i w mojej pracy stała się symbolem Bielska-Białej. Kwiat metaforycznie oznacza jedność. Ja zamierzam wykonać go w kolorze białym. Kolor ten jest znakiem czystości i pokoju. Jest też symbolem natury, co w tym momencie naszego życia, gdzie ekologia jest tak ważna, ma dodatkowe znaczenie. Ważne zatem, aby opierać się na symbolice natury.